Państwa ponownie. Bardzo mi miło, że ponownie mogę wystąpić. Tym razem będę mówić na temat zaburzeń osobowości. Mam nadzieję, uzupełniając w ten sposób ten jakże bogaty materiał przedstawiony przez moich przedmówców. Szanowni Państwo, na początek takie pytanie, czym jest osobowość? Stworzono wiele teorii, wiele koncepcji naukowych. Czym jest osobowość? Trudno to ująć w kilku słowach, dlatego przedstawię kilka takich kluczowych z mojego punktu widzenia teorii. Osobowość to indywidualny, niepowtarzalny zestaw cech. Zacytowałabym tutaj słowa wybitnego psychiatry Antoniego Kępińskiego, który powiedział tak. Trzy więc czynniki wpływają na kształtowanie się naszej osobowości. Genetyczne, środowiskowe i czynnik wolnej woli, decyzji. Ten ostatni sprawia, że jesteśmy do pewnego stopnia odpowiedzialni za to, co z siebie zrobiliśmy. Bardzo lubię ten cytat, dlatego że on pokazuje krótko, jakie są przyczyny zaburzeń osobowości. Że oczywiście przyczyny genetyczne, czyli to, z czym przychodzimy na świat, na co nie mamy wpływu, to jeden aspekt, ale nie jedyny. Dlatego, że również czynniki środowiskowe, o czym dzisiaj bardzo dużo mówiliśmy, jaki mają wpływ na rozwój osobowości, na rozwój człowieka, ale właśnie ten również czynnik wolnej woli, jak powiedział Antoni Kępiński, czyli naszej decyzji. To, co postanowimy, co zrobimy ze sobą, żeby sobie pomóc, a w przypadku naszych dzieci, co zrobimy, aby pomóc naszym dzieciom. Takie trzy teorie osobowości, które pozwolę sobie bardzo krótko przedstawić, czyli koncepcja psychoanalityczna, koncepcja wymiarów osobowości oraz koncepcja wczesnych nieadaptacyjnych schematów. Wszystkie trzy te teorie akcentują rolę wczesnego okresu doświadczeń, łącznie z okresem prenatalnym. Zgodnie z koncepcją psychoanalityczną stawia ona nacisk na genezę zaburzeń osobowości właśnie w okresie dzieciństwa. I definiuje takie trzy główne struktury osobowości, id, ego i superego, gdzie część id to jest taka, można powiedzieć, popędowość człowieka, ego to ten zdrowy dorosły. Natomiast superego to jest system wartości, system moralności. Wszystkie te struktury osobowości, gdy funkcjonują w sposób właściwy, wzajemnie w jakimś sensie się przenikają, natomiast najważniejsze jest silne ego. Czyli silny ten właśnie zdrowy dorosły. I całą sztuką jest ukształtowanie tego właśnie silnego ego. Zgodnie z kolejną koncepcją wymiarów osobowości, mówimy o stałych wymiarach osobowości, czyli że nie różnimy się pod tym względem, czyli nasze cechy są te same, tylko na zasadzie pewnego kontinuum się układają. Natomiast różnimy się natężeniem cech. I zgodnie z tą teorią, jedną z takich wymiarów jest ekstrawersja, introwersja. Kolejny wymiar to neurotyczność, począwszy od neurotyczności do zrównoważenia emocjonalnego, a także ugodowość, niski, wysoki poziom ugodowości, czyli gdzieś każdy z nas się mieści na tym kontinuum w jakimś punkcie, zgodnie z tą teorią. Następnie dodano również takie kolejne wymiary, czyli otwartość na doświadczenie, mała, od małej do dużej otwartości na doświadczenie oraz sumienność, od niskiej do wysokiej. Z kolei teoria wczesnych nieadaptacyjnych schematów stawia nacisk również na kluczowe doświadczenie z wczesnego dzieciństwa i stwierdza, że doświadczenia kształtują względnie trwałe wzorce funkcjonowania i przekonania na temat samego siebie i otaczającego świata. A wzorce te, czyli schematy właśnie, to składowe naszej osobowości. Ich źródłem jest 5 emocjonalnych potrzeb. Pierwsza z nich to potrzeba bezpiecznego przywiązania do innych. Kolejna to potrzeba autonomii, kompetencji w działaniu i poczucia tożsamości. Następnie wolności wyrażania potrzeb i emocji, a także spontaniczności i zabawy oraz granic i samokontroli. Tak w największym skrócie, szanowni Państwo, z tych teorii wyłania się taki właśnie obraz, że już wczesne doświadczenia w życiu budują naszą osobowość, kształtują ją. Począwszy już od okresu prenatalnego przez wczesne dzieciństwo oraz okres dojrzewania. Kiedy możemy mówić o zaburzeniach osobowości?
To jest takie właśnie pytanie, szczególnie w przypadku młodych osób. Kiedy mówimy o zaburzeniach osobowości, a kiedy to jest kwestia no, pewnego takiego okresu buntowniczego, gdzie osobowość dynamicznie się zmienia, osobowość młodego człowieka, gdzie zmieniają się nastroje, gdzie zmieniają się poglądy na wiele różnych spraw. Więc zastanawiamy się też jako specjaliści, kiedy możemy mówić o zaburzeniach osobowości. Takim światłem jest tutaj kilka takich kryteriów, o których wspomnę. O zaburzeniach osobowości mówimy wtedy, gdy danej osoby widać brak elastyczności zachowania, zwłaszcza w sytuacji stresu, czyli pewną taką sztywność zachowań. Brak zdolności adekwatnej adaptacji do zmieniających się wymagań środowiska, czyli no, też trudność w odnalezieniu się w nowych okolicznościach, w nowych realiach. Brak możliwości zmiany schematów działania i myślenia, co powoduje cierpienie lub upośledzenie w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym lub innym. Natomiast obszary, w których wyrażają się powyższe wzorce, to postrzeganie siebie i innych, wyrażanie emocji, relacje społeczne oraz kontrola impulsów. Więc można powiedzieć, że w wielu różnych wymiarach naszego funkcjonowania te zaburzenia się przejawiają, czyli w pewnym sensie zaburzają całe życie. Zarówno zaburzają myślenie o sobie, jak i zaburzają funkcjonowanie społeczne, zaburzają przeżywanie emocji, zaburzają reagowanie emocjonalne. Więc powrócę do tego pytania, kiedy diagnozować zaburzenie? Nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym w przerwie tej dzisiejszej konferencji, czy powinno się w jakimś sensie stygmatyzować młode osoby taką diagnozą konkretnego zaburzenia osobowości. Różne tutaj są oczywiście opinie. Być może warto tutaj być bardziej powściągliwym, natomiast należy mieć świadomość, iż początek zaburzeń już przejawia się w dzieciństwie, przekształca się w okresie dojrzewania, natomiast utrwala na przełomie wieku nastoletniego i wczesnej dorosłości. Zatem już początek adolescencji jest okresem utrwalenia niekorzystnych cech rozwojowych. Istotna jest, może mniej istotna jest aż tak konkretna diagnoza, że nazwiemy to zaburzenie tak czy owak, ale najważniejsza jest wczesna interwencja zmniejszająca prawdopodobieństwo utrwalenia się tego zaburzenia. Czyli tutaj, jeżeli rodzice bądź nauczyciele zauważają taką właśnie sztywność, takie wycofanie, czy też tu za chwilę powiem o konkretnych już rodzajach zaburzeń, jeżeli stwierdzamy tego typu prawdopodobieństwo pojawienia się tego typu zaburzeń, należy podjąć działanie. Działanie w postaci przede wszystkim konsultacji z psychologiem, konsultacji z psychiatrą, być może także podjęcie psychoterapii, czasami nawet psychoterapii długoterminowej. Co jest ważne, leczenie często bywa bardzo długotrwałe i należy też doceniać tę każdą drobną nawet zmianę, nawet małe kroki są tutaj bardzo ważne. I teraz, szanowni państwo, o jakich zaburzeniach możemy mówić? Czyli trochę powiem o podziale zaburzeń osobowości. Oprę się tutaj na klasyfikacji DSM-5, która wyróżnia trzy takie główne wiązki zaburzeń. W wiązce A znajdują się zaburzenia paranoiczne, schizoidalne, schizotypowe. W wiązce B antyspołeczne, zaburzenia osobowości typu borderline, histrioniczne zaburzenia osobowości oraz narcystyczne. W wiązce C ulokowano zaburzenia osobowości unikowe, zależne, obsesyjno-kompulsyjne, właśnie te typy zaburzeń. O każdym z nich powiem krótko, czym się przejawiają. Natomiast zaznaczę, iż to jest bardzo pobieżne przedstawienie tematu. W związku z czym, jeżeli mamy czy ktokolwiek z państwa na podstawie tego mojego wystąpienia zacznie zastanawiać się, czy być może to dotyczy jego dziecko, czy to warto troszeczkę też pogłębić ten temat i przede wszystkim skonsultować się z lekarzem, psychiatrą. Zaburzenia związki A, czyli zaburzenia paranoiczne. Osoba z takimi zaburzeniami wykazuje nadmierną wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie. Długotrwałe przeżywanie przykrości, a także podejrzliwość.
Z kolei w przypadku zaburzeń schizoidalnych widoczny jest chłód emocjonalny, wycofywanie się z kontaktów, również spłycenie emocjonalne, wybieranie samotnictwa, brak potrzeby wchodzenia w bliskie związki. Następny, czyli zaburzenia schizotypowe, cechuje ekscentryczne zachowania, dziwaczne przekonania, myślenie magiczne, a także podejrzliwość i nastawienie paranoidalne. To właśnie, tak jak tutaj wskazałam, wiązka A, zgodnie z klasyfikacją DSM-5. W wiązce B ulokowano zaburzenia antyspołeczne, które cechuje takie lekceważenie, naruszanie praw innych osób, oszustwa, okłamywanie, jak również drażliwość, agresywne zachowania i brak wyrzutów sumienia. Kolejna kategoria zaburzeń to zaburzenia z obszaru borderline, o których trochę więcej powiem, ze względu na to, że one są coraz bardziej powszechne. W jakimś sensie można powiedzieć, że tak podobnie jak depresja dotyka bardzo często młodych osób, tak samo właśnie zaburzenia z obszaru borderline. O co chodzi? Osoby dotknięte tymi zaburzeniami budują niestabilne, bardzo burzliwe związki z ludźmi. Cechuje ogromna zmienność w zakresie postrzegania samego siebie i wręcz taki bardzo nasilony lęk przed odrzuceniem, który wydaje się wręcz niemożliwe, że ktoś tak myśli. Tak, osoby właśnie z zaburzeniami borderline przeżywają przerażenie przed odrzuceniem. Również przejawiają zakłócenia poczucia własnej tożsamości i bardzo niestabilny obraz siebie, że jednego dnia myślą o sobie bardzo dobrze, innego dnia bardzo źle, to się niesamowicie zmienia, nie jest stałe. Również groźby samobójcze, samookaleczanie, o którym też coraz więcej się mówi, jakoś w przestrzeni publicznej, dyskusji na temat zaburzeń psychicznych, na temat problemów psychicznych osób w wieku nastoletnim, bo to głównie dotyczy nastolatków. Również poczucie pustki, a także inne zaburzenia, które towarzyszą zaburzeniom borderline, czyli zaburzenia głównie lękowe oraz odżywiania, o których dzisiaj bardzo interesująco i wyczerpująco mówili moi przedmówcy. Ja dodam tylko, że właśnie często zaburzeniom borderline towarzyszą też zaburzenia z tego obszaru, więc skuteczne leczenie powinno być bardziej kompleksowe i przede wszystkim tutaj bardzo ważne jest podjęcie psychoterapii. W przypadku zaburzeń histrionicznych, czyli kolejnych z tejże właśnie wiązki B, osoby, które przejawiają tego typu zaburzenia, cechuje teatralność zachowań, łatwe uleganie wpływom, jak również złe samopoczucie, jeśli uwaga nie jest skupiona na danej osobie. I zaburzenia narcystyczne. To wielkościowe przekonanie co do własnej wartości, jak również pochłonięcie wyobrażeniami o sukcesie, władzy, doskonałości, przekonanie o byciu kimś wyjątkowym, brak zdolności współodczuwania. To tyle na temat wiązki B, zaburzeń. Teraz krótko o kolejnej, czyli o wiązce C. Unikowe zaburzenia osobowości. Mówimy o nich wówczas, dochodzi do wycofania społecznego, takiej nadwrażliwości, obawy przed krytyką, dezaprobatą. Również cechuje powściągliwość we wchodzeniu w relacje, postrzeganie siebie jako nieudolnego społecznie, gorszego od innych. I osobowość, zaburzenia osobowości zależne. Cechuje nadmierna potrzeba podlegania opiece, trudność w podejmowaniu codziennych decyzji, jak również gwałtowne poszukiwanie nowych związków w celu uzyskania opieki. W przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, o których też już dziś była mowa, jest to nadmierne skupienie się na porządku, zaabsorbowanie szczegółami, a także nadmierny perfekcjonizm, który utrudnia wykonanie zadania wręcz. Przesadna skrupulatność, a także sztywność i upór. Klasyfikacja mówi także o innych zaburzeniach osobowości, które czasami na przykład trudno zaklasyfikować jakoś. Konkretne zaburzenia, które przejawia dana osoba, do
tejże, którejś z tych kategorii, o których powiedziałam, gdzie lekarze stwierdzają, iż dochodzi do zaburzeń osobowości, że takie dysfunkcje istnieją, natomiast nie da się przypisać do żadnej z tych kategorii, więc wówczas mówimy o innych zaburzeniach osobowości. Przepraszam, tu kliknęłam za dużo. Przyczyny zaburzeń osobowości. No właśnie. Też dzisiaj mówimy cały dzień właściwie o przyczynach rozmaitych problemów psychicznych, emocjonalnych. Przyczyny zaburzeń osobowości też należy szukać w podobnych tutaj obszarach, o których już mówiliśmy. Po pierwsze to podatność dziecka, bo też dzieci wychowane w jednej rodzinie, nie wszystkie przejawiają przecież to samo zaburzenie. A więc taka osobnicza podatność danego dziecka ma tutaj też znaczenie. Poza bezpieczny styl przywiązania. Tutaj też zostały dzisiaj przedstawione poszczególne typy przywiązania, bardzo obszernie. Uważam to za bardzo, bardzo ważne. Więc już tutaj nie będę omawiała szczegółowo. Powiem jedynie, że zaburzeniem osobowości sprzyjają te właśnie pozabezpieczne style przywiązania, wśród których zawierają się właśnie między innymi styl lękowo unikający, gdzie rodzic jest obojętny na sygnały dziecka i nie jest dostrojony do jego potrzeb emocjonalnych. Lękowo ambiwalentny, czyli czasami rodzic jest dostrojony, czasami nie. Czyli czasami jest wrażliwie reaguje na potrzeby dziecka, a czasami nie. I dziecko w jakimś sensie gubi się w tym, jak właściwie w tym momencie czy w tym momencie jest obiektem zainteresowania rodziców, czy też nie jest. No i ten najbardziej niebezpieczny dla zdrowia psychicznego, czyli styl lękowo zdezorganizowany, powoduje, gdy reakcje rodzica są skrajnie niedostrojone do sygnałów i potrzeb dziecka, rodzic jest przerażający lub sam też jest przerażony. To właśnie te pozabezpieczne style przywiązania, które zostały dziś omówione, gdy w toku takiej właśnie samoobserwacji ktokolwiek z Państwa zauważy, że może gdzieś taki problem u niego się pojawia, warto skorzystać z pomocy psychoterapeutycznej, poprzyglądać się sobie, żeby to poprawić, bo to jest po prostu w pewnym sensie bilet do szczęśliwego życia dziecka. Co ma wpływ również na przyczyny zaburzeń osobowości? To także oczywiście oddziaływania rodziców w szerszym wymiarze niż tylko style przywiązania, o których powiedziałam. Negatywnie przyczynia się również konflikt w parze rodzicielskiej. Niestabilna sytuacja emocjonalna w domu, która powoduje, stawia dziecko w bardzo też takiej trudnej sytuacji emocjonalnej, że ono musi stanąć po którejś stronie. Czasami się tego oczekuje, że dziecko stanie po stronie któregoś z rodziców. Albo w sytuacji rozwodu, że jedno z rodziców opiekuje się dzieckiem i wtedy jedno z rodziców oczekuje, że będzie mówić to dziecko negatywnie o drugim rodzicu. Podczas gdy dziecko nie chce mówić negatywnie o żadnym z rodziców. Dziecko chce kochać oboje rodziców. I niezależnie od tego, jak się poukładały relacje między rodzicami, warto zadbać o to, żeby te konflikty nie przenosiły się na dzieci. Bo oczywiście sytuacje życiowe są bardzo skomplikowane i znajdując się w nich, czasami nic nie możemy poradzić na to, że się w nich znaleźliśmy. Natomiast możemy wiele zrobić, żeby pomóc naszym dzieciom przejść przez te sytuacje kryzysowe. Co również się przyczynia negatywnie? Zaburzenia psychiczne lub próby samobójcze u rodzica, śmierć matki we wczesnym okresie rozwoju, czy też konflikt z prawem jednego z rodziców. No również negatywny wpływ mogą mieć zdarzenia traumatyczne. Zdarzenia traumatyczne, które są zbyt trudne dla dziecka, żeby mogło się z nimi zmierzyć. Przeżywanie trudności w życiu każdego z nas, w życiu również dziecka, jeśli nie są dla nas zbyt obciążające, są rozwojowe. Natomiast w momencie, w którym nie radzimy sobie już z nimi, zaczynają się stawać traumatyczne. I wtedy mogą również prowadzić do zaburzeń w ogóle psychicznych, również do zaburzeń osobowości. I również, szanowni państwo, relacje z rówieśnikami, czyli to też
Może powinniśmy jeszcze też więcej o tym mówić, o relacjach, jakie, o tym, co się dzieje między rówieśnikami, co się dzieje też w przestrzeni social mediów. Jak wiele jest przemocy, jak wiele jest hejtu, jak wiele jest naprawdę takich bardzo nieprzyjemnych wydarzeń gdzieś też w tej przestrzeni wirtualnej, nie tylko w rzeczywistej. To też powoduje, że dzieci i młodzież wycofują się z relacji społecznych. Też niedawno przypominam sobie taką rozmowę z młodą dziewczyną, która już wkrótce skończy 18 lat. I ona właśnie powiedziała mi coś takiego, że ona nie lubi wychodzić z domu, nie lubi spotykać się z rówieśnikami, dlatego że właśnie czuje się oceniana, odczuwa taką przemoc w stosunku do siebie, że właśnie te osoby negatywnie o niej się wypowiadają, bo na przykład jest taką bardziej wycofaną osobą, bardziej nieśmiałą. Więc też jeżeli nasze dziecko ma takie przejawy, takie cechy, które utrudniają mu funkcjonowanie społeczne, to tym większą opieką powinniśmy je obdarzyć. W jaki sposób leczyć zaburzenia osobowości? Oczywiście farmakoterapia. Ja nie jestem lekarzem, więc na temat leczenia farmakologicznego nie będę się wypowiadać. Natomiast niewątpliwie w niektórych sytuacjach również sięga się po farmakoterapię. Takim też ważnym oddziaływaniem jest psychoterapia, która odbywa się w różnych nurtach. Może odbywać się, tutaj wskazałam kilka przykładowych, w nurcie psychoanalitycznym, czy to poznawczo-behawioralnym, czy w obrębie psychoterapii systemowej, humanistyczno-egzystencjalnej. Tu są bardzo różne formy oddziaływań. Już zbliżając się powoli do końca, jakie jest rozpowszechnienie zaburzeń osobowości? Osoby dorosłe cierpią między 4,4 do 15% osób. Z kolei wśród młodzieży to jest między 6 a 17%. Przy czym im osoby te stają się starsze, tym bardziej ten wskaźnik zbliża się do wskaźnika osób dorosłych. Jak diagnozować osoby w wieku dorastania? Jest ono tożsame z diagnozowaniem, jakie używa się w odniesieniu do osób dorosłych. Tym niemniej oczywiście uwzględnia się specyfikę wieku rozwojowego i zmienność w czasie. To, co jest ważne, to wskazanie cech świadczących o nieprawidłowym rozwoju osobowości, wychwycenie, że coś jest nie tak i wyrównywanie tych deficytów poprzez oddziaływania właśnie głównie psychoterapeutyczne. Warto również dodać, że zaburzenia czasami współistnieją ze sobą i tak się dzieje na przykład przy zaburzeniach borderline. Często, tak jak wcześniej już powiedziałam, że towarzyszą im też zaburzenia lękowe lub też odżywiania, ale też mogą to być zaburzenia depresyjne, nadużywanie substancji psychoaktywnych, łagodne i poważne zaburzenia zachowania, a także zaburzenia psychotyczne. Na zakończenie, szanowni państwo, chciałabym przeczytać taki króciutki fragment z książki, która mnie bardzo poruszyła. To jest taka książka Uratuj mnie, którą też polecam. Napisała ją osoba, która przeszła, zdiagnozowana u niej pograniczne, czyli właśnie zaburzenia borderline, pograniczne zaburzenia osobowości i była leczona również farmakologicznie, ale także psychoterapeutycznie przez kilka lat. Przeszła bardzo, bardzo burzliwą psychoterapię. Była również leczona w szpitalu psychiatrycznym. Opisała w tej książce cały proces leczenia. I taka na koniec, gdy przyjechała na ostatnią sesję psychoterapeutyczną do swojego terapeuty, zawarła tutaj taką krótką refleksję, stojąc przed szpitalem, w którym leżała. Grupa pacjentów oddziału psychiatrycznego, których rozpoznałam po zwykłych ubraniach i opaskach identyfikacyjnych, zrobiła sobie przerwę na papierosa i siedziała na trawniku tuż koło swojego oddziału. Jedni byli towarzyscy i otwarci, inni bardzo powściągliwi. Wszyscy starali się śmiechem lub rozmową zagłuszyć ten lęk, który powodował, że się tu znaleźli. Widziałam ból w ich oczach. Niektórzy bez wątpienia czuli się równie beznadziejni jak ja kiedyś. Kolejne złamane serca i zagubione dusze. Ludzie, którzy szukali swojej szansy, nie będąc w stanie uwierzyć, że mogą zobaczyć światełko w tunelu. Chciałam podejść do nich i powiedzieć, że będzie lepiej, że ludzie potrafią się zmienić, serca mogą wyzdrowieć, a dusze w końcu mogą się odnaleźć. Wiedziałam jednak, że podobnie jak ja, kiedy byłam w ich stanie, nie przyjęliby tego. Sami musieli przeczołgać się przez błotnisty tunel.
by móc cieszyć się światłem. I napisała również takie podziękowanie swojemu lekarzowi. Gdzie była ciemność, zalśniło piękno. Razem odkryliśmy diament pod warstwą ziemi. Zaczęło się nowe życie, cudowna wiosna, która nigdy się nie skończy. W chwili szczęścia pomyślę o tobie. Gdy życie mnie przyciśnie, ty sprawisz, że poradzę sobie. Gdy dostrzegę piękno, wspomnę twoje roześmiane oczy. Nigdy nie zapomnę tego, który nie pozwolił mi się stoczyć. Moja miłość nigdy nie ustanie i musisz wiedzieć, że zawsze będę cię kochać i modlić się za ciebie. Twoja duchowa córka Rachel. Bardzo państwu dziękuję.